Cześć, witam serdecznie na streamie. Przepraszam za minutowe spóźnienie. Dajcie mi sekundkę, tylko zapalę sobie tutaj światło. Napiszcie proszę, jak mnie słychać, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest dobrze, jak się macie, jak się czujecie z przesunięciem terminu egzaminu. Mimo tego przesunięcia, to te wszystkie terminy streamów, które mamy teraz, będziemy robić tak, jak zaplanowaliśmy. Jeszcze pojawiały się też pytania u mnie na Instagramie, czy będziemy robili jakieś dodatkowe streamy. Tego też jeszcze nie wiemy. Jest sporo osób, widzę, że już 250. Bardzo, bardzo się cieszę. Ja nazywam się Krzysztof Chojecki, poprowadzę pierwszą część live'a. Będę rozwiązywać takie typowe zadania maturalne dotyczące funkcji liniowej. Jest ze mną też Zosia, która poprowadzi drugą część live'a i będzie rozwiązywać zadania dotyczące funkcji kwadratowej. Zaplanowaliśmy w trakcie streama przerwę, podczas której się zmienimy. Zosia jest teraz na czacie i będzie odpowiadać na wasze pytania, jeżeli się jakieś pojawią. Będzie mi też je przekazywać, żebym mógł dopowiedzieć różne rzeczy, rozwiać jakieś wątpliwości. Stream będzie zapisany. Będzie na naszym kanale Pistacja Matematyka, który, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam, żebyście dali suba. Są pytania, czy będzie coś z rozszerzenia. Nie planowaliśmy live'ów w tym roku z poziomu rozszerzonego. Z powodu tej całej sytuacji z wirusem mamy naprawdę sporo pracy, także chcemy się skupić na tym, żeby pomóc w maturze podstawowej. Poczekamy jeszcze 2 minutki. Zawsze zaczynam 5 po zazwyczaj. Patrzę właśnie na czat, co się tutaj dzieje. Witacie się z nami, także jeszcze raz mówię cześć. Tak się podzielę tym, że mieliśmy małe problemy techniczne krótko przed streamem, więc ja się tutaj też teraz mi schodzi ten stresik cały. Mam też prośbę o, żebyście może udostępnili tego streama. Tutaj za darmo pomagamy wam przygotować się do matury. Każdy może mieć dostęp do tego, więc udostępnijcie go u siebie na swoich social mediach i będę bardzo wdzięczny za taką pomoc. Czy będzie zapis transmisji? Będzie zapis transmisji na kanale Pistacja Matematyka. Cześć, Vlogbox. Tutaj widzę, że jesteś na każdym streamie, bardzo mi miło. No dobra. O czym jest dzisiaj? Dzisiaj mamy o funkcji liniowej i o funkcji kwadratowej. Będą odcinki z fizyki na naszym pod szyldem Pistacji. Fizyka jest już za rogiem. Ostatnio wrzuciliśmy pierwszą playlistę z chemii. Pistacja, chemia. I słuchajcie, dobra, jest 5 po, tak jak mówiłem, tak będzie.
Jeszcze przed przerwą dam Wam znać, o czym będą kolejne webinary, bo mamy przygotowaną dla Was rozpiskę, więc mam nadzieję, że te tematy Was zainteresują. My, wybierając te tematy, chcieliśmy się skupić na tych działach, które najczęściej pojawiają się właśnie na maturze. Dobra, mamy już 6 po, więc sobie startujemy. Ja tutaj przejdę do sceny, na której będę rozwiązywać zadania. I tutaj mamy pierwsze zadanie. Dobra, ja już się tu wkręcam w rozwiązywanie. O, dobra. Treść pierwszego zadania. Prosta o równaniu y równa się 2x dodać. I mamy w nawiasie 3 dodać 3 przecina w układzie współrzędnych oś y w punkcie 0, 2. Wtedy m jest równe minus 2 trzecie, minus 1 trzecia, 1 trzecia, 5 trzecich. Mamy wskazać jedną z czterech odpowiedzi. Ja tu się zawsze śmieję, że najlepiej poprawną i pokażę, jak to zrobić. Zobacz. Przede wszystkim tutaj przypomnę na początku takie podstawowe informacje o funkcji liniowej. Funkcja liniowa jest opisana takim wzorem: y równa się a razy x dodać b. To jest postać kierunkowa funkcji liniowej. X to są argumenty oczywiście, tak jak w każdej funkcji, a y to wartości. Liczba, przez którą mnożymy zmienną, argument x, to jest literka a. I a to jest inaczej współczynnik kierunkowy. Gdy a jest większe od zera, to funkcja liniowa jest rosnąca, gdy mniejsze od zera, to malejąca, a gdy a wynosi 0, to wtedy funkcja jest stała. To takie najważniejsze informacje, a my tutaj mamy w treści zadania taką funkcję. Y równa się 2 razy x dodać i mamy w nawiasie 3m dodać 3. I od razu takie pytanko off the record, czy ta funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała? No, x mnożymy przez liczbę dodatnią, więc ta funkcja na pewno jest rosnąca. Ale nie o tym w tym zadaniu. W treści zadania też wiemy, że ta prosta przecina oś współrzędnych, przecina układ współrzędnych, oś y w układzie współrzędnych w punkcie 0, 2. Oznacza to, że punkt o takich współrzędnych należy do prostej o tym równaniu. Więc możemy w miejsce x, czyli w miejsce argumentu, wstawić liczbę 0, bo pierwsza współrzędna punktu oznacza, to jest współrzędna x-owa, druga y-owa, a w miejsce właśnie y liczbę 2. To co otrzymamy? 2 równa się 2 razy 0 dodać i mamy w nawiasie 3m dodać 3. De facto ten nawias nie jest tutaj potrzebny. 2 razy 0 to 0, więc po uproszczeniu otrzymujemy 2 równa się 3m dodać 3. Przerzucamy 3 na lewą stronę ze zmienionym znakiem i mamy 2 odjąć 3 równa się 3m. Minus 1 to jest 3m. Jak podzielimy to równanie obustronnie przez 3, to otrzymamy, że minus 1 trzecia to właśnie m. Może napiszę to wyraźniej. Minus 1 trzecia to jest m. Czyli w sytuacji, w której ten punkt należy do prostej o tym równaniu, to m, parametr m nasz wynosi minus 1 trzecia. Czy macie jakieś pytania co do tego, czy to jest jasne? Takie zadanie jest na maturze za jeden punkt i takie zadania, gdzie mamy jakieś równanie prostej z parametrem, to do tego często jest dorzucona informacja, że jakiś punkt należy do tej prostej, więc aby rozwiązać takie zadanko, wystarczy współrzędne punktu odpowiednio wstawić w miejsce x i y. Są tam, Zosiu, jakieś pytania?
A już leciło. Dobra, słuchajcie, Zosia odpisze, uznała, że na pytanie, które się pojawiło, może odpowiedzieć pisemnie, więc tam będzie zaraz odpowiedź. Słuchajcie, a ja przechodzę do zadania drugiego. Współczynnik kierunkowy prostej, równoległej do prostej o równaniu. Y równa się minus 3x dodać 5 jest równe. I ta wiedza, kiedy dwie proste są równoległe, kiedy prostopadłe, jest również bardzo często sprawdzana na egzaminach maturalnych. I przypomnę teraz ten warunek równoległości. Jeżeli mamy jedną prostą, której współczynnik kierunkowy oznaczą sobie A1, i równanie jakiejś drugiej prostej, której współczynnik kierunkowy oznaczą sobie A2, i te współczynniki B też oznaczyłem innymi indeksami dolnymi. Mamy dwa równania prostych. Dwie proste są równoległe, czyli Y1, prosta Y1 jest równoległa do prostej Y2, gdy A1, czyli współczynnik kierunkowy pierwszej prostej, jest taki sam jak współczynnik kierunkowy drugiej prostej. Więc jeżeli pamiętamy tę informację, to od razu jesteśmy w stanie rozwiązać takie zadanko. Więc współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y równa się minus 3x dodać 5 ma taki sam współczynnik kierunkowy, którym jest liczba minus 3, więc mamy odpowiedź B. Ja sobie uświadomiłem jedną rzecz, wrócę na chwilę do zadania pierwszego i nie zaznaczyłem poprawnej odpowiedzi, którą jest odpowiedź B. M to minus 1 trzecia. Bardzo przepraszam za to, ale z tej mojej pomyłki wyciągnijcie wnioski, bo najlepiej na błędach się uczyć. Dziś nawet miałem okazję powiedzieć jednemu ze swoich uczniów, że słowo fail, czyli porażka, to nie jest wcale nic złego. Fail to jest inaczej first attempt in learning, czyli jeżeli zrobicie dobrze zadanie, a nie zaznaczycie odpowiedzi, to po prostu nie otrzymacie punktu, więc warto o tym pamiętać, a ze stresu, jak widać, można zapomnieć. Drugie zadanko mamy też rozwiązane, to możemy przejść do zadania trzeciego. Prosta L ma równanie. Y równa się minus 1 czwarta x dodać 7. Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej L. I tutaj analogicznie do poprzedniego zadania, aby sprawdzić, czy proste są prostopadłe, należy odpowiednio zinterpretować współczynniki kierunkowe. I teraz znowu zapiszę równanie pierwszej prostej. Y1 równa się A1 razy x dodać B1 i równanie drugiej prostej jako A2 razy x dodać B2. I teraz proste Y1 i Y2 są prostopadłe. To jest symbol prostopadłości i to możemy zapisać właśnie w taki sposób. Kiedy? Wtedy, gdy iloczyn współczynników kierunkowych daje nam minus 1. To jest warunek, o którym należy pamiętać, ale z niego jeszcze można wyciągnąć nieco inny wniosek. Jeżeli podzielimy sobie to równanie obustronnie przez A2, i teraz warto dodać, zobaczcie, generalnie współczynniki kierunkowe mogą być dowolnymi liczbami, ale tu w tym przypadku, gdy dzielimy przez A2, nie może on być zerem, bo nie dzielimy przez 0. Współczynnik A1 równa się minus 1 przez A2. Ten zapis to jest nic innego, że współczynnik A1 to jest. Że współczynnik prostej prostopadłej to jest odwrotność, tak, współczynnika A2 ze zmienionym znakiem. Czyli jak podejść do tego zadanka? Współczynnik kierunkowy tej prostej to jest minus 1 czwarta
zmieniamy znak tego współczynnika, czyli z ujemnego będzie dodatni, i bierzemy odwrotność. Odwrotność 1 czwartej to 4 i współczynnik kierunkowy której prostej wynosi 4? Tej. Możemy to sobie jeszcze sprawdzić. Czy iloczyn współczynników kierunkowych, czyli 4 razy minus 1 czwarta, czy ten iloczyn wynosi minus 1? 4 razy minus 1 czwarta to minus 1. Czyli widzimy, że to jest poprawna odpowiedź i ta prosta jest prostopadła do tej prostej. Są jakieś pytanka do tego zadania? Wszystko kumają? Bo ja nie widzę czatu, dlatego pytam Zosię. Zosia jest w odległości 2 metrów ode mnie, jak mówią przepisy dotyczące kwarantanny. I było jedno pytanie, więc mam nadzieję, że tempo tłumaczenia też jest ok. Pamiętajcie, że ten stream ma przypomnieć wiedzę i też dojaśnić wszystko dokładnie. I to tutaj nie robimy zadań na wyścigi, tylko chcemy je wytłumaczyć dość dobrze. Ok? To przejdźmy sobie do kolejnego zadania, czyli do zadania czwartego. Funkcja liniowa określona jest wzorem. F od x równa się minus 1 druga x dodać 4. Miejscem zerowym tej funkcji jest minus 2 pierwiastki z 2, pierwiastek z 2 przez 2, czy też minus pierwiastek z 2 przez 2, czy też 2 pierwiastki z 2. I teraz pytanie, co to jest miejsce zerowe funkcji? Miejsce zerowe funkcji to jest taki argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość równą 0. Takie pytania, gdy mamy podane 4 miejsca zerowe, to takie zadania możemy rozwiązywać w taki sposób, że możemy każdą z tych liczb wstawiać w miejsce x-a, bo miejsce zerowe to jest argument, czyli x. Więc te liczby możemy wstawiać w miejsce x-a, wykonywać obliczenia i sprawdzić, kiedy otrzymamy 0. Ale jeśli chcemy obliczyć miejsce zerowe dowolnej funkcji, to postępujemy w taki sposób, że w miejsce y-a, bądź też f od x, te y i f od x oznaczają de facto to samo, wstawiamy liczbę 0. I co robimy? I rozwiązujemy równanie. Więc otrzymamy tutaj minus pierwiastek z 2, x dodać 4. Jak rozwiązać takie równanie? Ja akurat wybiorę tę metodę, aby przypomnieć przy okazji, jak rozwiązywać takie równania. Najpierw przerzucam liczbę na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymamy minus 4 równa się minus pierwiastek z 2 razy x. Co robię następnie? Następnie dzielę obustronnie to równanie przez minus pierwiastek z 2 i otrzymam minus 4 podzielić przez minus pierwiastek z 2 i tyle wynosi x, czyli nasze miejsce zerowe. Minus 4 podzielić przez minus pierwiastek z 2 minus liczba ujemna podzielić przez liczbę ujemną dadzą liczbę dodatnią, więc mogę pominąć minusy. Mam 4 podzielić przez pierwiastek z 2. Ale zobacz, nie ma nigdzie takiej odpowiedzi. Czy to oznacza, że popełniłem gdzieś błąd? Może tak być, ale niekoniecznie. Zauważ, że mamy tutaj niewymierność w mianowniku. To zadanie jeszcze, jak obierzemy taką metodę, to sprawdza, czy potrafimy usuwać niewymierność z mianownika. Pierwiastek z 2 jest liczbą niewymierną, bo nie jesteśmy w stanie podać takiej liczby naturalnej, która podniesiona do kwadratu da nam 2. Pierwiastek z 2 to liczba niewymierna. Co należy zrobić, aby usunąć tę niewymierność? Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 4, czyli 2. Gdybyśmy mianownik pomnożyli przez pierwiastek z 2, to na dole nie mielibyśmy niewymierności. Ale my nie możemy zmienić wartości tego ułamka, a nie zmienimy wartości ułamka wtedy, gdy pomnożymy jego wartość przez 1, bo dowolna liczba pomnożona przez 1 to 1. Więc jeszcze musimy tutaj dopisać w liczniku pierwiastek z 2 przez 2. Otrzymamy tym samym 4 pierwiastki z 2 w liczniku, a w mianowniku pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 4, a to jest 2.
4 razy pierwiastek z 2 podzielić przez 2. Możemy 4 i 2 skrócić, dzieląc obie liczby przez 2. I co otrzymamy? 2 pierwiastki z 2. Taką odpowiedź już mamy. I to jest odpowiedź D. I teraz można oczywiście mówić, że to zadanie da się rozwiązać tym pierwszym sposobem, czyli wstawiając te wszystkie liczby po kolei w miejsce x i dokonując obliczeń, ale nie wiem, czy to by zajęło akurat w tym zadaniu mniej czasu, bo musielibyśmy, skoro odpowiedzią poprawną jest odpowiedź D, to w miejsce x wkładać każdą z tych liczb. Więc trochę tych obliczeń byłoby do wykonania. Są jakieś pytania co do tego? Bo widzę, że spoglądam na Zosię, która siedzi sobie w pokoju i klika, więc fajnie, że tam rozmawiacie. Mam nadzieję, że jest kulturalnie i uprzejmie. Jest. Zosia mówi, że bardzo. Bardzo wam dziękuję. I to jest bardzo miłe, że jest poziom uprzejmości utrzymany. Pamiętajcie, żeby być dla siebie dobrymi ludźmi. To kolejne zadanie. Ja mam dla was przygotowanych 7 zadań. Zostały jeszcze 3 z funkcji liniowej. I po tych 3 zadaniach zrobimy przerwę, więc myślę, że to będzie za 25 minut, maksymalnie pół godziny, więc dzisiejszy stream może potrwać 1,5 godziny, no w porywach do 2, tak, bo takie pytanie pewnie się pojawi. Polecimy. Prosta K ma równanie y równa się 2x odjąć 3. Jakie jest równanie prostej równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt o współrzędnych minus 2 i 1? I to już jest takie zadanko, jak ja to mówię, z wyższej półki, gdzie trzeba wykonać nieco więcej obliczeń. Dobra, to jedziemy. Nasza prosta ma równanie y równa się 2x odjąć 3. Czego my szukamy? Szukamy równanie pewnej prostej, czyli szukamy równania y równa się ax plus b, ale może nie do końca dobrze powiedziałem. Szukamy równania prostej, ale tak naprawdę szukamy wartości tych współczynników a i b. Z treści zadania wiemy, że ta prosta ma być równoległa do prostej k, czyli do tej prostej. Dwie proste są równoległe, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe, czyli te liczby, przez które mnożymy x. Tak? Czyli wiemy, że współczynnik kierunkowy tej prostej, której równania poszukujemy, będzie wynosił 2. Więc musimy znaleźć jeszcze wartość współczynnika b. Jak możemy to zrobić? Z treści zadania wiemy, że ta prosta równoległa, czyli ta prosta, przechodzi przez punkt o współrzędnych minus 2 i 1. Pierwsza współrzędna to współrzędna x-owa, druga to współrzędna y-owa. Jeżeli punkt należy do równania prostej, to możemy te liczby sobie bezkarnie, że tak powiem, wkładać do tego równania. Czyli w miejsce y, bo współrzędną y-ową jest 1, wrzucamy 1, a w miejsce x-a wrzucamy liczbę minus 2. I co dalej? Do tego dodajemy jeszcze b. I rozwiązujemy takie równanie. 2 razy minus 2 to minus 4. Dodać b. Przerzucamy 4 na drugą stronę. Otrzymując z lewej strony 1 dodać 4, czyli 5. Ja to rozwiązuję wszystkie zadania bardzo dokładnie, rozpisując krok po kroku, bo na streamie, gdzie rozwiązywaliśmy też z Zosią, bo robiliśmy streamy, które pomagają w przygotowaniu do egzaminu smoklasisty, napisałem, że 12 dodać 4 to 18. I generalnie to było fajnie przyjęte, ale naprawdę się trochę zestresowałem, nie wiedziałem, gdzie był błąd i jeszcze zrobiliśmy konkurs na memy, więc słuchajcie, jak znajdziecie gdzieś jakąś moją wpadkę, której ja nie wyłapię, to możecie śmiało ładować z tego memy. I tyle. Słuchajcie, znaleźliśmy wartość współczynnika b, to jeszcze warto na końcu podać odpowiedź, tak? P
pytanie jest o równanie prostej równoległej. O równanie prostej to musimy podać to równanie prostej. To równanie prostej to jest y równa się 2x dodać 5. Ta prosta jest równoległa do tej prostej i przechodzi przez punkt o współrzędnych minus 2, 1. Super. To teraz zadanie szóste. To zadanie generalnie można przypiąć do dwóch działów matematyki. Pierwszy to jest funkcja liniowa i my się teraz zajmujemy funkcją liniową, ale drugi to jest geometria analityczna. Geometria analityczna to są figury w układzie współrzędnych i bardzo często w geometrii analitycznej, w różnych zadań, my będziemy Zosia robili dział geometrię analityczną? Chyba? Nie, nie będziemy, ale będzie jedna z geometrii Dobra. o tym dzisiaj. Ja Ok. będę używała. Czasami w geometrii analitycznej potrzebna jest umiejętność poszukiwania równania prostej, która przechodzi przez dwa punkty i właśnie o tym jest to zadanie. My wiemy, że punkty mają współrzędne minus 2 i 2 oraz 4 i minus 2. Mamy wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez te punkty. Szukamy równania prostej. A równanie prostej to jest y równa się ax dodać b. My wiemy, że te dwa punkty należą do tej prostej, mają należeć, więc możemy sobie w miejsce x-a i y-a wstawiać odpowiednie liczby. Najpierw załatwmy punkt A. Współrzędna x-owa to minus 2, a y-owa to 2, więc otrzymujemy 2 równa się minus 2, wkładam w miejsce x-a razy a. Zamieniłem sobie ten iloczyn kolejnością, bo mnożenie jest przemienne. I do tego dodajemy jeszcze b. Teraz drugi punkt. Współrzędna x-owa to 4, y-owa to minus 2. Więc otrzymuję minus 2 równa się 4a dodać b. I mamy co? Układ równań. Układ równań możemy rozwiązywać dwiema metodami: metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników. Ja skorzystam z metody przeciwnych współczynników. Ta metoda rozwiązywania układów równań polega na tym, żeby przy jakiejś niewiadomej mieć przeciwne współczynniki. Można to robić naprawdę na wiele sposobów. Mi się rzuciło tutaj w oczy minus 2, tu 4. Jak pomnożę pierwsze równanie przez 2, to otrzymam tutaj minus 4. I minus 4 i 4 to są przeciwne współczynniki. Więc ja sobie tutaj pomnożę pierwsze równanie przez 2. Otrzymam 4 równa się minus 4a dodać. I pamiętamy, żeby to też pomnożyć przez 2. I mamy 2b. W drugim równaniu mamy coś takiego. I teraz, gdy dodam to równanie obustronnie do siebie stronami, to co otrzymam? Zrobię sobie miejsce. 4 dodać minus 2 to jest 4 odjąć 2, czyli 2. Minus 4a dodać 4a to 0, a 2b dodać b to 3b. Jeżeli to równanie podzielę teraz obustronnie przez 2, to wyjdzie mi, że współczynnik B to 2 trzecie. Teraz musimy znaleźć jeszcze wartość współczynnika A. Jak to zrobić? Bierzemy na tapetę jedno z tych dwóch równań. Weźmy na przykład równanie drugie i wstawmy w miejsce B 2/3. Co otrzymamy? Może będę zapisywać to w tym miejscu. Otrzymamy minus 2 równa się 4a dodać i w miejsce b wrzucamy 2/3. Wrzucamy 2/3. Mamy równanie, tak? Z niewiadomą a. Przerzucam 2/3 na lewą stronę ze zmienionym znakiem, więc otrzymam minus 2 odjąć 2/3. No to gdzie? Minus 2/3. Przez 3, nie przez 3, coś tu znaczy. Jeju, dzięki.
A wykrakałem bez kitu przed tym zadaniem, mówię, tu chyba w tym miejscu popełnię błąd, nie? I tak umysł działa dziwnie. Dzięki. Dzielę przez 3, ale nie, dobrze, dobrze, a dobrze zapisałem wynik, nie? Ale dobrze zapisałem wynik, a zapisałem. Dzięki. No. No to co? Poczekajcie. Chcę zobaczyć, czy wrócę do tych. Dobra, to jeszcze raz. Tutaj było rzeczywiście podzielić przez 3. Jak 2 podzielimy przez 3, to mamy 2 trzecie. 3b, jak podzielimy przez 3, to mamy b. Dzięki. I teraz, jak mamy wartość współczynnika b, to rozwiązujemy tak, jak robiłem to poprzednio. Czyli w miejsce b do drugiego równania wrzucę 2 trzecie. Otrzymam minus 2 równa się 4, a dodać 2 trzecie. Przerzucam 2 trzecie na lewą stronę ze zmienionym znakiem i mam minus 2 odjąć 2 trzecie równa się 4a. Minus 2. To jest inaczej minus 6 trzecich, odjąć 2 trzecie, równa się 4a. Ja sobie to zrobiłem w taki sposób. Mam z lewej strony ułamek minus 8 trzecich i to równa się 4a. I żeby otrzymać a, mnożę to równanie obustronnie przez 1 czwartą. Więc otrzymam minus 8 trzecich razy 1 czwarta równa się 4a razy 1 czwarta, czyli z prawej strony zostanie po prostu a. Z lewej strony czy da się coś uprościć? Tak. 4 podzielić przez 4 to 1, 8 podzielić przez 4 to 2 i mamy minus 2 trzecie. I tyle wynosi a. Więc robiąc teraz mamy A i mamy B. To co możemy zrobić? Możemy zapisać równanie prostej, które poszukujemy, prawda? Czyli mamy minus 2 trzecie x dodać B mamy 2 trzecie. Ale są czujni. Wyczaili błąd. Bardzo dobrze. Dziękuję za to. Chyba się naprawdę nie ten. Niechcąco. Niespecjalnie prosiłem się o mema. Spoko. Są jakieś pytania tam? Widzę, Nie, że nie, Zosia nie, ale klika. Spoko jest generalnie. zrobię coś trudniejszego. Co? Ostatnio wydaje mi się, że No. będzie coś trudniejszego. Będą, no bo funkcja liniowa generalnie nie ma na maturze. Ja się cieszę, że to jest dla was łatwe. Na maturze nie ma z funkcji liniowej rzeczy, które są nie wiadomo jak trudne. W drugiej części będą zadania z funkcji kwadratowej i tam to jest bardziej skomplikowane. To ja już zrobię ostatnie zadanko, zrobimy chwilę przerwy i Niech zostawiam. to będzie trudniejsze. Dobrze. I później będą trudniejsze zadanka po przerwie. Jeszcze to chciałem przypomnieć. Oj. Może zrobimy tak, że jak pokażemy rozpiskę, może zrobimy rozpiskę. Ja podam wam przed przerwą swojego Instagrama. Jak chcecie, to zapraszam serdecznie. Możecie podsyłać mi zadania, pytać, jakie są kolejne działy. Ja też tam umieszczam informacje o tym i z przyjemnością, jak podrzucicie zadania, z którymi macie problem, które są trudne z danego działu, to weźmiemy to pod wzgląd, co? I przygotujemy dla nich. Co, Zosiu, myślisz o tym? Co? A, Zosia mnie nie słuchała. Nie Dobra, słyszę. nie będę powtarzał, wracam do zadania. Słuchajcie, dla jakich wartości parametru m funkcja y równa się, i mamy tutaj pierwiastek trzeciego stopnia z m odjąć 4, razy x odjąć 4 jest rosnąca, a dla jakich malejąca? Tak jak mówiłem na początku, o tym, czy funkcja liniowa jest rosnąca, czy też malejąca, czy stała, to o tym mówi współczynnik kierunkowy, czyli ten współczynnik, przez który mnożymy zmienną x. W tym przypadku to jest minus pierwiastek z 3 z m odjąć
4. I funkcja jest rosnąca, gdy ten współczynnik kierunkowy jest dodatni. Cały współczynnik to jest minus pierwiastek z 3m odjąć 4. I teraz sprawdźmy, kiedy ta funkcja jest rosnąca. Funkcja liniowa jest rosnąca, gdy współczynnik kierunkowy jest większy od zera. I rozwiązujemy taką nierówność. Przerzucam minus 4 na prawą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymam 4. Tak, jeszcze dostałem info, że powiedziałem pierwiastek trzeciego stopnia. To jest pierwiastek kwadratowy z liczby 3. Oczywiście, bo to jest pierwiastek drugiego stopnia. Pierwiastek z 3, m odjąć 4, jest większe od zera. Sprawdzamy, kiedy nasza funkcja jest rosnąca, rozwiązując taką nierówność. I naszym zadaniem jest wyznaczenie parametru m. Przerzucamy minus 4 na prawą stronę ze zmienionym znakiem, otrzymujemy 4, a z lewej strony pierwiastek z 3m. Aby wyznaczyć m, dzielimy to równanie obustronnie przez pierwiastek z 3 i otrzymujemy, że m jest większe od liczby 4, podzielić przez pierwiastek z 3. Usuwamy niewymierność z mianownika. Ja już jestem tak przyzwyczajony i musicie mi wybaczyć. Mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 i otrzymujemy 4 pierwiastki z 3 podzielić przez 3. Czyli funkcja y, oznaczę ją literką f, ta funkcja jest rosnąca dla parametru m, który jest większy od 4 pierwiastki z 3 podzielić przez 3 do plus nieskończoności. To jest taki formalny zapis, który się stosuje. I teraz, co to nam mówi? Bo chcemy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dla jakich wartości parametru m funkcja jest rosnąca. Nie trzeba rozwiązywać kolejnej nierówności, aby odpowiedzieć na pytanie, dla jakich wartości parametru m ta funkcja jest malejąca. Jeżeli dla m-ów większych od 4 pierwiastki z 3 podzielić przez 3 funkcja jest rosnąca, to funkcja jest malejąca dla m-ów, które są nie większe, a mniejsze od tej liczby. Co możemy zapisać, że funkcja jest malejąca dla parametru m, który należy do przedziału od minus nieskończoności do 4 pierwiastki z 3 przez 3. A gdyby jeszcze było pytanie, dla jakich wartości parametru m ta funkcja jest stała? To jak byśmy odpowiedzieli? Funkcja jest stała, gdy funkcja liniowa jest stała, gdy współczynnik kierunkowy, czyli ta liczba, którą mnożymy przez x, wynosi 0. A dla jakiej wartości parametru m ten cały współczynnik będzie 0? Dla 4 pierwiastków z 3 podzielić przez 3. I teraz to są wszystkie zadania, które ja dla Was przygotowałem. Tak zakładałem, że zajdzie mi na to 45 minut, bo w to wcelowałem, także ja zanim jeszcze zrobimy przerwę, to chcę Wam pokazać, z jakich tematów będą kolejne nasze streamy. Będziemy mieć, dzisiaj jest 14 dzień kwietnia, mamy funkcję liniową, funkcję kwadratową i też wielomiany, tak? Jest jeden wielomian, zadanie z wielomianów, no bo wiecie, to są takie dość obszerne działy, więc chcemy przelecieć przez to tak poglądowo, żeby przypomnieć Wam jak najwięcej rzeczy, bo oczywiście można wziąć jedno zadanie, które będziemy rozwiązywać przez 40 minut, a to nie o to chodzi. Znajdziecie też z każdego działu sporo informacji na naszym kanale Pistacja Matematyka. Polecam tam zajrzeć. Mamy playlisty poukładane na stronie naszej internetowej Pistacja TV, gdzie sobie możecie fajnie odszukać wszystkie playlisty i to jest tam uporządkowane. 21 kwietnia, czyli za tydzień, i też każdy stream jest o godzinie 19, będą zadania na dowodzenie z planimetrii, nierówności i tożsamości. 28 kwietnia zadania z ciągów i z trygonometrii, a 30 kwietnia, bo zrobiliśmy właśnie w ten ostatni tydzień kwietniowy dwa streamy, bo nie wiedzieliśmy, że będą jeszcze
przestawione terminy matur, tak? I 28 kwietnia ciągi i trygonometria, a 30 kombinatoryka, prawdopodobieństwo i logarytmy. Nie wiem, jak będziecie nas oglądać, udostępniać i będzie sporo ludzi, to może jeszcze coś tam zrobimy przed maturą, ale tego obiecać wam nie możemy. To ja bym teraz zaprosił was na przerwę. Zapraszam też do siebie na Instagrama, Matleta. I tam możecie podsyłać mi zadanka, które chcielibyście po prostu na kolejnym streamie, żebyśmy rozwiązali. Także jesteśmy na to otwarci i śmiało. A po za o której? Zrobimy 5 minut przerwy, to o 19:46 przywita was Zosia. My się musimy tu zmienić, żeby utrzymać 2 metry odległości. Okej, okay, cześć, posłuchajcie, teraz pewna zmiana, skończył Krzyś, teraz ja, będziemy mieli kilka zadań, na początku zaczniemy od geometrii analitycznej, czy funkcji liniowej, trudno powiedzieć, bo ja będę to rozwiązywała korzystając z funkcji liniowej, a okej, okay, dobra, korzystając z funkcji liniowej i... A potem robimy kilka zadań z funkcji kwadratowej jeszcze. W tym jedno równanie wielomianowe, więc te wielomiany też tam gdzieś się pojawią. No i myślę, że zaczynajmy, żeby nie tracić czasu. Moje zadania będą trochę bardziej pracochłonne niż Krzysia zadania, więc jest ich mniej za to, tylko 5. I zaczynajmy. Tak. W równoległym boku ABCD dane są wierzchołki. A to jest minus 5, 1, B to jest 2, minus 2, C to jest 12 i 3. I mamy wyznaczyć równanie prostej zawierającej wysokość poprowadzoną z wierzchołka D na bok AB. Czyli pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć, to jest taka, że my nie znamy wierzchołka D. Czyli tak naprawdę pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to wyliczymy ten wierzchołek D. A zanim to w ogóle zrobimy, to ja zrobię no, taki pobieżny rysunek. Tak? Nie będzie dokładny rysunek, to będzie taki pobieżny rysunek. Może tutaj w rogu po prostu sobie zrobimy. Ale ja uważam, że zawsze to jest zadanie z geometrii, niby analitycznej, ale też warto zrobić rysunek. Zaznaczymy sobie jakieś takie przybliżone miejsca, w których te punkty występują. Minus 5, 1 to będzie gdzieś tutaj, powiedzmy, to będzie punkt A. To jest punkt A. Punkt B, 2 minus 2, czyli tutaj 2 minus 2, to powiedzmy to będzie punkt B. I punkt C to jest 12 i 3, czyli tu więcej, tak dwa razy więcej niż to. I tutaj trochę więcej. To jest punkt C. Tak? I od razu widzimy, że tu mamy jeden bok, mamy drugi bok. No i to są dwa boki, których może równania umiemy wyznaczyć. I tu jeszcze są dwa boki, o których wiemy mniej, bo brakuje nam wierzchołka C, D. I tu jest wierzchołek D, którego położenie nie znamy. I pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć, to że gdybyśmy znali równania tych dwóch prostych, to nie byłoby problemu. Moglibyśmy wtedy obliczyć współrzędne punkty D, bo to po prostu punkt przecięcia tych dwóch prostych. Więc jak to zrobić? Zauważmy, że to jest równoległy bok. Jeżeli mamy równoległy bok, to przeciwne boki są równoległe do siebie. Wobec tego, jeżeli ja będę znała równanie prostej BC, to mogę z tego na tej podstawie wyliczyć równanie prostej AD, bo to będzie prosta równoległa do prostej BC, przechodząca przez punkt A. Czyli tak naprawdę coś, co już z Krzysiem ćwiczyliście, tak? Prosta równoległa do danej. Więc ja pozwolę sobie, zaczniemy od prostej BC i AB. Obie te proste będą potrzebne, dobrze, prosta AB na początek, alfabetycznie AB. No to zapiszmy sobie, że to jest wzór ogólny na równanie proste kierunkowe, tak? AX plus B. I podstawiamy, tak? Mamy, że to jest minus 2. To się równa 2A plus B. I 1 to się równa 5a plus b.
To jest układ równań liniowych. Te równania zawsze są takie, że współczynnik B tutaj jest samotny, więc jeżeli odejmiemy sobie te równania stronami, to zawsze nam to B się usunie. Czyli otrzymujemy po odjęciu minus 3, to się równa minus 3a. Czyli a to jest 1. No i skoro mamy a, to obliczenie b nie jest trudne. Na przykład podstawimy sobie do któregokolwiek równania i mamy, że minus 2 to się równa 2 plus b, czyli b to jest minus 4. Czyli jeszcze raz. Tutaj było tak. Tu będzie 7a, tak, zdecydowanie. Minus, właśnie coś takiego pamiętam, że tu taki wynik powinien być. Minus 3 siódme, to jest minus 3 siódme, czyli b to będzie minus 2 plus, tu były 3 siódme, to będzie 6 siódmych, o właśnie. I to powinno dać nam minus 1 i 1 siódmą. Czyli prosta AB ma równanie Y to się równa minus 3 siódme, x minus 1 i 1 siódma. Czy są do tego jakieś krzyku pytania? Bo tam się trochę nakręciłam. Czy coś piszą, że nie rozumieją? Dobra, okej. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, w zasadzie to teraz prosta CD. Mam nadzieję, że już się nie pomylę. Nie, nie CD, przepraszam bardzo. To jest BC. BC, tu chyba ma wyjść normalny w miarę wynik, w sensie liczby będą trochę lepsze to. Czyli znowu, równanie proste w postaci kierunkowej, podstawiamy, tym razem nie zapomnę, minus 2 to się równa 2a plus b i 3 to się równa 12a plus b, tak? Podstawiam tu współrzędne punktu b, tu współrzędne punktu c, no i odejmujemy stronami. Odejmiemy to od tego, to będzie minus 5, poprawiajcie, gdybym się znowu pomyliła. Minus 10a. No i to b się skróci. O, to wygląda całkiem nieźle, bo chodzi, że a to jest 1 druga. W takim razie, jak wstawię to sobie do tego równania, to mam, że minus 2 to się równa 2 razy 1 druga plus b, czyli b to jest po prostu minus 2 minus 1, czyli to jest minus 3. Czyli mamy, że prosta BC ma równanie y to się równa 1 druga x minus 3, tak? Ja jeszcze szybko sprawdzam, żeby znowu nie było, że zrobiłam błąd. 1 druga razy 2 to jest 1 minus 3 to jest minus 2, zgadza się. 12 no to jest 6, 6 minus 3 to się 3, zgadza się. Posłuchajcie, naprawdę w takich zdaniach prosto się pomylić. Mam nadzieję, że już rozumiecie, więc warto sprawdzać po kolei, co robimy. I teraz tak, co my tak naprawdę zrobiliśmy? Mamy równanie tej prostej, mamy równanie tej prostej. No teraz potrzebujemy prostopadłej do tej prostej. Tak, potrzebujemy wysokości tak naprawdę, bo pytanie jest o wysokość. Wysokość, czyli pytanie jest o tą prostą, o coś takiego, tak? O równanie takiej prostej, zawierającej tą wysokość. No i żeby to obliczyć, to ja muszę mieć punkt D. No, żeby mieć punkt D, to muszę mieć te dwie proste, czyli prostą CD i prostą AD. No, w tym celu po prostu zrobię coś podobnego. Znaczy, nie będzie trudne. Skoro mam prostą AB, posłuchajcie, to do AB jest równoległe CD. Czyli wiem, że AB jest równoległe do CD. Wobec tego, jeżeli będę miała prostą CD, to jej współczynnik kierunkowy będzie taki sam, jak prostej AB. Czyli znowu to będzie to nieszczęsne minus 3 siódme. Czyli mogę napisać, że ta prosta równaje minus 3 siódme x plus b. No i jedyną rzeczą, której nie znam, to jest ten współczynnik b, ale popatrzmy, to ma być równoległe do tego i przechodzi przez punkt c. Mam współrzędne punktu c 12 i 3 i tego właśnie użyję, żeby obliczyć równanie tej prostej, czyli prostej cd. Czyli teraz do tej prostej podstawiam współrzędne punktu c i otrzymuję, że 12 to jest minus 3 siódme, nie? Czekajcie, co tam było? 12 to był x, właśnie. Jeszcze raz. Tam mieliśmy 3, czyli to było tak. 3 to się równa minus 3 siódme razy 12 plus b, czyli b to będzie 3 plus 3
36 siódmych, czyli to jest 21,57 siódmych tak naprawdę, tak? Popatrzmy jeszcze raz. 3 razy 7 to jest 21, 21 plus 36, 57. No i gdybyśmy chcieli wyciągnąć tutaj całości, to z tego, co na 56 jest podzielone przez 7, jest to będzie 8 i 1 siódma, czyli prosta CD ma równanie y to się równa minus 3 siódme x plus 8 i 1 siódme. Czyli to jest równanie prostej CD i mamy, zobaczcie, już tą prostą. No to teraz jak będziemy mieli tą prostą, to znajdziemy ten punkt, tak? Czyli szukamy prostej AD. Bardzo podobnie jak prostej CD, prosta AD jest równoległa tym razem nie do AB, tylko do BC, tak? Wobec tego ma taki sam współczynnik jak tutaj, to ten przyjemny współczynnik, czyli AD ma równanie postaci Y, to się równa 1 druga X plus B. No i znowu teraz to jest prosta AD. O prostej AD wiemy nie tylko, jaki ma współczynnik kierunkowy, ale również, że przechodzi przez punkt A. Czyli punkt minus 1, minus 5, 1 powinien spełniać nam to równanie. Czyli wstawiamy, że 1 to się równa 1 druga razy, to było, czekajcie jeszcze raz, minus 5, tak, razy minus 5 plus B, czyli B to będzie 1 plus 5 drugich, to jest 2,5, 2,5 plus 1 to będzie 3,5. Będzie 3, 1, druga, że już to jest ten sam ułamek, typ ułamkowy. Czyli prosta AD ma równanie. Y to się równa 1, druga x plus 3,5. I to są równania tych dwóch. Tych dwóch prostych. No i będziemy mieli, mamy te dwie proste, to ich punkt wspólny, to jest właśnie punkt D. Czyli układamy kolejny układ równań, tak? Tym razem układ równań będzie wyglądał, szukamy punktu D, tak? Szukamy D. No i w tym celu bierzemy te dwie proste i szukamy ich punktu wspólnego, czyli mamy układ równań. Ojejku, teraz musimy pilnować, bo teraz będą jakieś koszmarne rachunki. O, tu brakuje x-a. 1, druga x plus 3,5. Tak. Jak to rozwiązać? Ja przyrównam y, wtedy nam się to skróci, więc mamy minus 3 siódme x plus 8 i 1 siódma. To się równa 1 druga x plus 3,5. No i teraz tak, no tak jak każde równanie, nie wiadomo na jedną stronę x, liczby bez niewiadomych na drugą stronę, czy bez x-ów. Czyli 8 i 1 siódma minus 3 i 1 druga, tu będą liczby, a po drugiej stronie także były plusy, to jest 1 druga x plus tym razem 3 siódme x. No i teraz nie ma wyboru, sprowadzamy to do wspólnego mianownika. Po tej stronie będziemy mieli 14, czyli to jest 7 plus, to było 3, czyli 6 czternastych x. A po drugiej stronie będziemy mieli tak. Ojejku. Tak naprawdę ja muszę, to jak chcę, to trójkę na początku dajemy, zostaje mi 5 i 2 czternaste. I od tego muszę zabrać 7 czternastych. To zaraz sobie obliczymy, ile to będzie. Jak odejmuję od czegoś takiego, no to oczywiście nie zostanie mi to 5, tylko to będzie 4. No i jeszcze muszę zabrać, jak odejmę od 2, 7, to jest jeszcze 5, czyli i 9 czternastych, a po drugiej stronie mamy 13 czternastych x. No dobra. No i teraz widać, że po jednej i po drugiej stronie mamy ten sam mianownik. Jeszcze żeby tego użyć, to musimy się pozbyć tutaj tego ułamka. To jest to samo, co 4 razy 14 jest tak 40 plus 16, czyli 56, 56 plus 9, 56 plus 9,
65. O, to 65 to jest ładna liczba, to tam pomoże. Bo ja pamiętam, może nie wszyscy, że 65 jest, i 13 mają coś ze sobą wspólnego, tak? Z tego mogę napisać, że 13x to jest 65. Teraz dzielę to przez 13 oczywiście i mam, że 65 przez 13. Z tego, co pamiętam, to akurat 5 razy 13 to jest 65. Sprawdźmy. 5 razy 13 to jest 50, plus 3 razy 5, czyli plus 15, akurat 65. Czyli to jest 5. Uf, wyszła jakaś normalna liczba. No i teraz trzeba obliczyć Y. Podstawiamy do jednego z równań. No ja wybieram to drugie, nie wiem jak wy. W tym drugim równaniu, czyli w tym równaniu, do tego równania sobie podstawimy. W tym równaniu mamy, że tak, żeby było wszystko widać, Y to jest 1 druga razy 5 plus 3,5. Tu jest razy, czyli mam tak, 5 drugich. To jest 5 drugich, to jest 7 drugich, czyli 5 drugich i 7 drugich to będzie 12 drugich, czyli to będzie 6. Tak, bo tak naprawdę, proszę, że 2,5 plus 3,5 to jest 6, tak? Czyli punkt D, to jest nasz sukces, punkt D ma współrzędne 5, 6. To są współrzędne punktu D. Jakieś pytania, Krzysiu? Się pojawiają? Krzysiu mnie nie słyszy. Bojałem się, żeby krzyczał, gdybyście coś tam krzyczeli, czegoś nie rozumiecie. Dobra. I tak naprawdę to już jesteśmy prawie, posłuchajcie, skończyliśmy, bo my szukamy tej różowej prostej, tak? Co to jest ta różowa prosta? Różowa prosta to jest prosta prostopadła do prostej AB, tak? Czyli prostopadła do tej prostej, czyli to jest jedna dana, z której użyjemy. I po drugie przechodząca przez punkt D. Przepiszemy sobie tutaj te dwie rzeczy, które nam są potrzebne. Czyli teraz szukamy wysokości, okej, teraz czy później... Jak zrobię? Tak, ja oczywiście jak zrobię to jest długie zadanie, posłuchajcie to. Tak, po kolei jeszcze raz wytłumaczymy. Szukamy wysokości. To chyba jest jedyne, posłuchajcie, aż tak długie zadanie. AB to jest Y, to się równa minus 3 siódme X minus 1, 1 siódma. No i punkt D ma współrzędne, tam gdzieś są na dole, 5, 6. I teraz szukamy prostej, prostopadłej do prostej AB, tak? Bo H będzie, nie H, tylko, dobrze, H. H jest prostopadłe do AB, więc H ma równanie jakiej postaci? H będzie, teraz tak, współczynnik kierunkowy prostej H razy ten współczynnik musi dać nam minus 1. Czyli jeżeli ten jest ujemny, to ten drugi będzie dodatni. Czyli tutaj minusa nie stawiam. No i to tak naprawdę będzie odwrotność tego ułamka, czy to będzie 7 trzecich, tak? Popatrzcie, jak pomnożę minus 3 siódme przez 7 trzecich, to wszystkie liczby mi się skrócą, staje mi tylko minus, więc zostaje minus 1. No i nie znamy współczynnika B, tak? Nie znamy tej liczby, ale możemy ją poznać dzięki temu, że wiemy, że to przechodzi przez... że przechodzi to przez D. Czyli piszemy, że 6 to się równa 7 trzecich razy, nie 6, 6 to jest Y. 5. Nie, czekajcie, co tam było? Tam było X, tam wyszedł 5, Y 6, dobra, było dobrze, było dobrze, zaczęłam pisać tylko się. 6 to jest 7 trzecich, tylko taką miałam nadzieję, posłuchajcie, żeby postawić tą szóstkę, tak chciałam bardzo, bo by się skróciło, nie? Wszyscy by chcieli. No niestety, całe zadanie nie ma ładnych liczb. Czyli B to jest 6 minus tak naprawdę 35 trzecich, czyli to jest 6 minus, to jest 11 i 2 trzecie. Jak to odejmiemy, to będziemy mieli minus 5 i 2 trzecie. No i to jest prawie już, trzeba tylko podstawić do wyniku, że Y ta się równa to więcej 7 trzecich X minus 5 i 2 trzecie.
I to jest odpowiedź. Tak, bo o to się pytali. Jeszcze sprawdzę. Tak, wyznacz równanie prostej zawierające wysokość prowadzoną z wierzchołka D na bok AB. Dobra. To było długie zadanie, w zasadzie jedyne było aż tak długie. Ja szybko jeszcze przejdę przez to zadanie, żeby wam pokazać, co tutaj zrobiliśmy, tak? Pierwsza rzecz to wykonaliśmy rysunek, mamy punkty A, B, C i punkt D, którego nie znamy. I szukamy tej różowej, równej różowej prostej, czyli prostej prostopadłej do prostej AB, przechodzącej przez punkt D. Żeby znaleźć równanie takiej prostej, to nie wystarczy nam samo równanie prostej AB, ale potrzebujemy jeszcze punktu D. Wobec tego, żeby otrzymać punkt D, szukamy najpierw równań prostych AB i BC i to jest tutaj, tak? To jest, tu szukamy prostej AB, to jest prosta AB. Rozwiązujemy układ równej podstawy do wzoru ogólnego współrzędne punktów A i B. I to samo robimy z prostą BC. Tu jest równanie prostej BC. Otrzymaliśmy je w ten sposób, że do równania ogólnego prostej kierunkowej postawiliśmy współrzędne punktów B i C. I co dalej? Dzięki temu, że znamy równania tych dwóch prostych, to możemy obliczyć równania prostych równoległych do nich. Bo jak wiemy, to jest równoległy obok, a w równoległym boku przeciwległe boki są równoległe. Czyli jeżeli mam prostą AB, to prosta DC musi być do niej równoległa. Tak? Na tym się tutaj skupiamy. Wiemy, że skoro ma być równoległy, to współczynnik kierunkowy musi być taki sam, czyli skoro tu było minus 3 siódme, to też będzie minus 3 siódme. My szukamy tylko B i podstawiamy sobie do tego równanie współrzędne punktu C. A dlaczego punktu C? No bo ta prosta, której szukamy, a przechodzi przez punkt C. Tak? I tak samo tutaj robimy z prostą AD. Prosta AD jest równoległa do prostej BC. Więc mają taki sam współczynnik kierunkowy jak BC i AD. No i szukamy tutaj parametru B w ten sposób, że wiemy, że ta prosta AD przechodzi przez punkt A, którego współrzędne znamy. Skoro znamy równania prostej CD i AD, to możemy obliczyć punkt D. Punkt D to jest punkt wspólny obu prostych. I to jest znowu układ równy, trochę inny. Tym razem odjęcie strony by nie pomogło na to, można by odjąć, bo Y się skrócą, tak? No i ja po prostu przyrównałam te dwie strony, bo tu Y jest wyznaczone i rozwiązujemy taki układ równy. Wyszła nam całkiem ładna liczba, to jest 5. No i Y wyliczamy, z któregokolwiek równania wychodzi nam 6. No i na tym etapie znamy już wszystko, czego potrzebujemy, bo znamy równanie tej prostej i tego punktu, więc szukamy teraz prostej, prostopadłej do tej, przechodzącej przez punkt D. I to jest. To są te obliczenia. Tutaj prosta prostopadła tym razem, więc iloczyn tych współczynników musi być równy minus 1 i rzeczywiście minus 3 siódme razy 7 trzecich to jest minus 1. Czyli się zgadza. Dobrze ten współczynnik tutaj podałam. I szukamy znowu współczynnika B. I on zależy od, i on tutaj jest, wyliczamy go w ten sposób, że wiemy, że punkt D musi leżeć na tej prostej. Wobec tego podstawiamy sobie współrzędne do równania tej prostej. I wyliczamy równanie tej prostej. To jest równanie prostej zawierającej wysokość. Czy są jakieś pytania albo komentarze, Krzysiu? Czuło, coś muszę powiedzieć? Nie mam pytania, prawda? No w takim razie, posłuchajcie, kolejne zadanie już trochę będzie przyjemniejsze. Nie trzeba będzie tyle liczyć. Geometria analityczna ma tą zaletę, że może nie jest skomplikowana, ale prosto się w niej pomylić, jak ja pokazałam na ekranie. Dobrze. Czyli mamy wykres funkcji kwadratowej. To jest fragment tego wykresu. I mamy wskazać zadanie prawdziwe, to jest zadanie testowe, czyli jedno zadanie będzie prawdziwe, tak jak zawsze. I pytanie jest tak. Czy funkcja ta jest rosnąca w przedziale od minus 2 do 4, czy jest rosnąca dla takich argumentów? No to sprawdźmy. Ta funkcja rośnie od minus 2 do 4.
Patrzmy, tutaj do minus 1, no to tutaj na razie rośnie, 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 rośnie dotąd, a tutaj zobaczcie, zaczyna spadać. Czyli ona już za jedynką zaczyna spadać, czyli na pewno ta funkcja nie rośnie na przedziale od minus 2 do 4. Zresztą zobaczcie, dla x-ów mniejszych niż minus 2 też rośnie, tak? Ona tak naprawdę będzie tutaj rosła dla argumentów od minus nieskończoności do 1. Ja może to napiszę, bo to przy okazji będziemy sobie powtarzali. Funkcja rośnie, jeżeli x należy do przedziału od minus nieskończoności do 1. Przypominam, że zawsze mówimy o tym, że funkcja kwadratowa będzie rosła, najpierw rosła, a potem malała, albo najpierw malała, a potem rosła. Ważne jest to, że ta monotoczyna się zmienia w wierzchołku, ponieważ tutaj jest wierzchołek tej funkcji. Ten wierzchołek, to może sobie teraz napiszemy, ma współrzędne. Pierwsza współrzędna to jest 1, a druga współrzędna to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. I współrzędne tego wierzchołka to jest 1, 6, czyli funkcja rośnie na przedział od nieskończoności do 1, więc zdecydowanie to nie jest ten przedział, to nam odpada. Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych niż 1. No i popatrzmy. Ta funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych niż 1. Po pierwsze, zobaczcie, dla argumentów większych niż 1, czyli tutaj, bo też to tutaj są argumenty większe niż 1, a wartości są też dodatnie, więc to już nam się nie podoba. No po drugie, nie dla niektórych argumentów mniejszych od 1, bo tych mniejszych od minus 1 w ogóle ujemne przyjmuje. Czyli zdecydowanie nie o to chodzi, tak? No więc kiedy te wartości funkcji są dodatnie, kiedy mamy dodatni argument, sobie tak, na pewno, posłuchajcie, dodatnie się zaczynają odtąd. Czyli od tego punktu, czyli od minus dwójki. To jest, jeżeli chodzi o przedział, gdzie funkcja rośnie, to zależy od tego, jak się zapisuje. Są różne wersje zapisywania tego. To jest tak czasami w matematyce, że są pewne niedomówienia. Takim najlepiej znanym jest, czy zero jest naturalne, czy zero naturalne nie jest. To też jest problem, który różnie jest czasami. Stosujcie tak, jak was uczył nauczyciel. Ja tutaj zapisałam tak, bo zwykle dopisuję domknięte, natomiast można różnie. Dobra. I teraz tak. Tutaj dla argumentów na pewno zaczyna się to w minus dwójce. Ale posłuchajcie, dokąd to biegnie? Na pewno ta funkcja. Tak, jakoś tak będzie szła, będzie dotąd i w pewnym momencie przebije. Zaraz pytanie, gdzie ta funkcja przebije nam tą oś x-ów? To jest bardzo ważne pytanie. Posłuchajcie, co jest ważne, każda parabola, która jest wykresem funkcji kwadratowej, jest symetryczna. To jest oś symetrii tej paraboli, tak? Czyli jeżeli ta funkcja przyjmie na przykład wartość min. Tutaj przyjmuje taką wartość, to symetrycznie będzie się, o, symetrycznie będzie taka wartość, tak? Dobrze. No i teraz tu jest tutaj taka symetryczna, to będzie taka symetryczna. Można by tak rysować w nieskończoność. Natomiast co tu jest ważne? Tu ważne jest miejsce zerowe, tak? Tutaj miejsce zerowe jest dla minus 2. I tutaj zobaczcie, tu odległość wynosi 3 jednostki, prawda? Dokładnie. Zresztą mam minus 2, więc do jedynki mam 3 jednostki, więc w drugą stronę też będą musiały mieć 3 jednostki. Czyli ten punkt przecięcia się będzie znajdował dokładnie tutaj. I to wynika z tej osi symetrii, a ten punkt to po prostu jest 4. Bo to jest 1 plus 3, czyli 4. Czyli na tym przedziale funkcja przyjmuje wartości dodatnie. No zdecydowanie to nie jest ten przedział, co tutaj jest podany. Zbiorem wartości funkcji jest przedział od minus nieskończoności do 6. Zbiór wartości zależy, dziedziną są liczby rzeczywiste, natomiast zbiór wartości zależy od wierzchołka. Wartości, jakie są przyjmowane, w zasadzie tutaj to się ciągnie w nieskończoność, więc wszystkie ujemne wartości są przyjmowane, czyli to jest przyjmowane, to jest przyjmowane, to jest przyjmowane, aż do jedynki. Aż do szóstki, przepraszam. Pewnie stąd. Czyli 6 jest tutaj największą wartością. Więc pytanie, czy to jest poprawna odpowiedź? Czy to jest zbiór wartości tej funkcji? Tak? Od minus nieskończoności. Mam nadzieję, że wszyscy zauważyli, że akurat tutaj to jest jednoznaczne. Tutaj musimy uwzględnić tę szóstkę, ponieważ wartość 6 jest przyjmowana dla argumentu 1. Jest to wartość, która występuje. Więc tutaj tak naprawdę się jeden szczegół tylko nie zgadza. Tylko ta szóstka. Czy to jest źle?
No i teraz punkt D, to już musi być prawdziwy, droga eliminacji. Natomiast jak mamy czas, to warto się nad nim zastanowić. Bo jeżeli wyjdzie nam, że to jest też niepoprawne, to będziemy wiedzieli, że wcześniej gdzieś był błąd. To taka jest samokontrola. Warto na czym się zastanowić i patrzymy. Miejscami zerowymi tej funkcji są minus 2 oraz 4. Akurat tu już wyliczyliśmy wcześniej, bo my wyliczyliśmy wcześniej, że to jest 4, a tu jest minus 2, to w ogóle odczytaliśmy. Tak, to wynika z symetrii tego rysunku. Jeżeli w jedynce mamy wierzchołek tej paraboli, to 3 jednostki w jedną stronę, 3 jednostki w drugą stronę, mamy tutaj miejsca zerowe. Czyli to jest poprawna odpowiedź. Dobra. Krzysiu, czy są jakieś pytania? Krzyś nic nie mówi, to myślę, że teraz z tego co wiem, to będzie najtrudniejsze chyba zadanie z funkcji kwadratowej, jakie przed nami jest. Ale nie jest jakieś takie super, to nie jest też takie długie jak pierwsze zadanie, które z wami rozwiązywałam. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej G jest przedział od minus nieskończoności do 5, a zbiorem rozwiązań nierówności G od X jest większe od 0. Czyli tak naprawdę argumentami, dla których ta funkcja przyjmuje wartości dodatnie, bo tu chodzi o wartości dodatnie, jest przedział od 2 do 8 i mamy wyznaczyć wzór tej funkcji w postaci ogólnej. Posłuchajcie, przede wszystkim wypiszę sobie dane. To, co jest ważne w tym zadaniu, to tak, poprzednie zadanie było takim wstępem, żebyśmy mogli sobie pewne rzeczy powtórzyć. Natomiast co tutaj jest ważne? To jest ważne tutaj to, że proszę o postać ogólną. Natomiast nie jest problemem zamienienie postaci jakiejkolwiek innej do postaci ogólnej. A my możemy sobie wybrać tą postać, która będzie dla nas najwygodniejsza, tą, która będzie zawierała najlepsza dla nas, najwygodniejsza, najprostsza do użycia. I nigdy praktycznie nie jest to postać ogólna. Postać ogólna to jest postać, która niesie najmniej informacji dla nas, tak? Mamy trzy postacie. Mamy ogólną, teraz sobie to wpiszę, ogólna, kanoniczna i iloczynowa. I teraz tak, ta nie niesie nam żadnych, to od razu skreślamy praktycznie w każdym tylko tego zadaniu, no rzadko będziemy z tej korzystać. Ale czasami jak były trzy punkty, przez które przechodzi i nie miał żadnych tutaj ciekawych własności, to można by postać ogólnej użyć. Mamy jeszcze do wyboru kanoniczną i iloczynową. I teraz tak, kanoniczna to jest taka postać, w której mam, może ja to zapiszę, teraz miejsce sobie zabiorę, no trudno. Kanoniczna to jest postać A razy X minus P do kwadratu plus Q. Czyli tutaj mamy współczynnik A, który występuje w każdej postaci oraz P i Q, czyli współrzędne wierzchołka. No w postaci iloczynowej mamy A razy X minus X1 razy X minus X2. No i teraz tak naprawdę kluczowe w tego typu zadaniu to jest zdecydować się na jak najwygodniejszą dla nas postać. Ja w tym celu, żebyśmy sobie odkryli, co jest dla nas potrzebne, zrobię taki pobieżny rysunek i zaznaczę dane. Zbiór wartości do minus 5. No dobra, ja sobie narysuję taką może pomocniczą liczbę, przerywaną, już ta piątka należy, natomiast żeby przerywaną, bo to nie wykres, czyli wartości wszędzie są tutaj. To wiemy z tego. Ale to jeszcze jedną rzecz wiemy. My wiemy, że na tej prostej gdzieś leży wierzchołek. Tak? Ta piątka, stąd wynika nam i on dwie rzeczy, że A jest ujemne, dlatego że wykres musi być pod tą linią cały, a parabola się ciągnie w nieskończoność w którą stronę, więc nie może się w nieskończoność ciągnąć tam, czyli musi się w nieskończoność ciągnąć tam, czy musi być smutna, czyli A jest ujemne. Oraz 5. No i to 5 to jest największa wartość i skoro wierzchołek leży na tej prostej, musi leżeć na tej prostej, to 5 to jest po prostu Q. Czy Q jest równe 5. Czyli stąd wynikają nam dwie rzeczy, że mamy A ujemne i to nie będzie nam potrzebne. To jest taka kontrola, czy nam dobre A wyszło, bo to nie jest dana, której jesteśmy w stanie użyć jakoś tym zadaniem. Natomiast to, że Q jest równe 5, to będzie bardzo ważna dana. A co stąd wiemy? No to narysujmy sobie jakąś parabolę. Ja na razie narysuję jakąś taką parabolę zupełnie, nie wiem, czy dobrą, czy złą, tak? To jest przykład takiej paraboli. No i my wiemy, że tu jest wartość 5, tak? To wiemy, to na pewno wiemy, że tu jest 5. Natomiast co my wiemy z tego 2 i 8? Że wartości są większe niż 2 i 8.
Gdzie tu są wartości większe od zera? Wartości większe od zera mamy tutaj, tak? To jest ta część wykresu, która ma wartości większe od zera. Czyli to jest odtąd dotąd. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera pomiędzy jednym a drugim pierwiastkiem, z jednym a drugim miejscem zerowym. Czyli tu mam 2 i tu mam 8. I to jest bardzo ważne, tak? Czyli stąd wynika nam, że x1 jest równe 2 i x2 jest równe 8. No i teraz popatrzmy. Słuchajcie, czas na decyzję. Czas na zdecydowanie, która postać jest najlepsza, tak? Z tych dwóch, które nam zostały. Wiemy tyle samo w każdym przypadku, więc tym się nie przejmujemy. Natomiast popatrzmy na to. W tym przypadku znamy Q, czyli znamy tą liderę. Nie znamy A i nie znamy P. Czyli mamy tak jakby z trzech wielkości znamy jedną. Natomiast to wiemy w tym drugim przypadku. W tym drugim przypadku, w tej drugiej postaci, której możemy użyć, znamy x1 i x2, czyli znamy te dwie niewiadome, a brakuje nam tylko A, no bo x jest tutaj zmienną, x we wzorze funkcji nam zostaje, wobec tego my potrzebujemy tylko i wyłącznie tych trzech wielkości, tego, tego i tego, a te dwie rzeczy znamy. Czyli postacią, której będziemy używać, jest postać Ilaczynowa i możemy napisać, że g od x ma postać A razy x minus 2 razy x minus 8. Tak, wstawiłam tutaj to, co wiemy do postaci Ilaczynowej. No i teraz ktoś mógłby się zapytać, no i co dalej? Jak wyliczyć A? Co my o tym A wiemy? No rzeczywiście niewiele wiemy. Więc teraz ja często uczniom mówię, jak nie wiesz, co zrobić, to zastanów się, czego jeszcze nie użyłeś. To może takie trochę oszukiwanie w zajęciach matematyki. Zastanów się, czego jeszcze nie użyłeś, żeby rozwiązać zadanie. No ale czasami to pomaga. No i my nie użyliśmy jednej rzeczy. My nie użyliśmy tej piątki. Tak? My nie użyliśmy tego, że tu jest 5. Natomiast, słuchajcie, żeby użyć czegokolwiek, to trzeba mieć punkt, parę, x, y. To jest tylko q. Więc pytanie, czy możemy jakoś obliczyć p. No i tu jest taka rzecz, która się często przydaje, ale już czasami o niej zapominają, a jest bardzo przydatna, tak? To się nadal opiera na tej osi symetrii, tak? Pamiętajcie, w poprzednim zadaniu mówiliśmy sobie, że funkcja kwadratowa, jej wykres jest symetryczny względem takiej osi. I ta oś przechodzi tutaj dokładnie w połowie między 2 a 8. Jaka jest liczba w połowie między 2 a 8? To jest po prostu średnia arytmetyczna tych dwóch liczb, tak? Czyli tutaj mam taką liczbę, ta jest równa 2 plus 8 przez 2, czyli to jest 10 przez 2, czyli 5. Tak? I to jest, posłuchajcie, współrzędna x-owa wierzchołka, czyli to jest p. Tak? Warto zapamiętać. Posłuchajcie, p możemy obliczyć czasami jako średnią arytmetyczną miejsc zerowych. Nie zawsze, bo nie zawsze występują miejsca zerowe, nie każda funkcja kwadratowa posiada miejsce zerowe. A jeżeli jest. Każda funkcja posiada P, ale nie każda posiada miejsce zerowe. Więc tego wzoru można użyć tylko pod warunkiem, że te miejsca zerowe istnieją. A w tym wypadku istnieją, więc to jest dużo prościej. Tak? Więc wierzchołek ma współrzędne. Współrzędna P to jest 5, i współrzędna druga to też jest 5. To jest 5, 5. I teraz mogę te współrzędne podstawić do wzoru tej funkcji, bo ja wiem, że skoro to jest wierzchołek, to jest jakiś punkt z tej funkcji, czyli g od 5, wartość tej funkcji dla 5 to jest 5. No i podstawiamy 5, to jest a razy 5 minus 2 razy 5 minus 3, minus 8, czyli 5 to jest a razy 3 razy minus 3. A to chyba rzeczywiście taki wynik, to wychodzi. Dobra. W sensie taki brzydki. 5 to jest minus 9a, czyli a to jest minus 5 dziewiątych. Robię trochę miejsca, że tutaj nie pamiętacie. No i to jest współczynnik a. Czyli tak naprawdę mamy już wzór funkcji, czyli g od x to jest minus 5 dziewiątych. Przepisałam wam prostsze liczby, no trudno. Nie pamiętam, że to coś takie wychodzi. I czy to jest koniec? Zastanówmy się. No, znaleźliśmy wzór funkcji, o której jest mowa, która ma taki zbiór wartości, która przyjmuje wartości dodatnie na takim przedziale, natomiast nie zapisaliśmy jeszcze w postaci ogólnej.
I postać ogólna tutaj nie napisałam, to jest taka postać ax kwadrat plus bx plus c. Czyli taka najładniejsza, można powiedzieć, ale też najmniej wnosząca. No? I jak to zrobić? No bardzo prosto, po prostu trzeba wykonać te działania. Ja muszę to, żeby doprowadzić do takiej postaci, wykonuję działania. Ja najpierw wymnożę nawiasy, dopiero potem będę przez to mnożyła, bo mnożenie przez to nie jest przyjemność, to jest ułamek. Czyli minus 5 dziewiątych i mnożymy to. Czyli mamy x kwadrat, no i wszystko razy wszystko, tak? X razy minus 8, czyli minus 8x, minus 2x i plus 16. I to się równa minus 5 dziewiątych x kwadrat. I teraz tak, to jest minus 10. Minus 10 razy minus 5 będzie plus 59x. I teraz 16 razy 5, ojej, 16 razy 5 to jest 50 plus 30, czyli 80, to się zgadza. Czyli minus 89, tak? No i można to jeszcze wyłączyć nie wspólnie, tylko całości, czyli mamy minus 5 dziewiątych x kwadrat. Tu ile się znajdzie? To tak 36, czyli plus 4 i 36 i 6 dziewiątych, czyli i 2 trzecie x i minus tutaj w 80 to będzie 72, czyli minus 8 i to było 8 dziewiątych. Tak, no bo to jest o 1 mniej niż 81 dziewiątych. Dobrze. Krzysiu, czy są jakieś pytania? Czy mam przejść jeszcze raz przez zadanie? Nie ma, dobra, to się cieszę. To było trudne zadanie, uważam. To może nie najlepiej, ale uśpiłam was może tym zadaniem poprzednim. Ale no istnieją tam rzeczy, ludzie coś, to dobrze, słuchają nas. Dobra, to teraz zmiana zadania. Posłuchajcie, zadanie typowe. Zadanie bardzo typowe. To jest to jedyne zadanie o wielomianie. Zadanie na równanie wielomianowe, no bo to jest równanie trzeciego stopnia, mam pierwszy i drugi stopień, czyli trzeci w sumie. No i jak się rozwiązuje takie równania? Trzeba sobie dobrze wbić do głowy, myślę, że to pamiętacie. Jeżeli mam jakikolwiek iloczyn i ten iloczyn jest równy 0, o, mam jakieś donosy, bo słuchajcie, że coś jest nie tak. Nie, już wiem. Coś źle wyciągnęłam całości. Tylko nie, na samym końcu odpowiedzi. 59 to jest 5 i 5 dziewiątych. A tak, bo to było 45, zgadza się. To jest 40, nie wiem dlaczego zamiast 50 już trochę późno. Dobra, to wygumujemy to i poprawimy. Dostałam tutaj cynk, że tu jest zła liczba. I tutaj jest 5 i 5 dziewiąte, tak? Dlatego, że 45 w 45 dzieli się 205 razy, jest jeszcze 5 dziewiątych. Dobra, ale to na samym końcu, zobaczcie, i gdybym tego nie zrobiła, to bym miała poprawny wynik, to musieliby mi uznać, więc posłuchajcie, jeżeli macie wątpliwości, to na końcu, jeżeli nas nie poprosili o to, to nie wyłączajcie całości. Dobra, zaraz wracamy do tego zadania. Popatrz, mamy iloczyn, ważne, że tu jest 0, bo gdyby nie było 0, to by nie działało. Mam tutaj dwa nawiasy i jeżeli mam iloczyn dwóch nawiasów i on musi być równy 0, to znaczy jeden z tych nawiasów jest 0. Czyli albo 4 minus x jest równe 0, albo x kwadrat plus 2x minus 15 jest równe 0, tak? To jest iloczyn dwóch nawiasów. I teraz rozwiązujemy osobno jedno i drugie. Tutaj wyjdzie nam, że 4 to jest x, czyli jednym rozwiązaniem jest x równe 4, bo to zeruje na ten nawias. I z tego, co pamiętam, na maturze chyba był za to jeden punkt, ale nie jestem pewna. Bo to było zadanie za dwa punkty. To jest takie typowe zadanie, rozwiąż równanie, które jest za dwa punkty. Często się pojawia jako jedno z pierwszych zadań otwartych. No i tutaj drugie, może to rozłożyć w pamięci, jeżeli ktoś umie, a jeżeli nie, to po prostu liczymy deltę. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. Ja może wypiszemy sobie. A tu jest równy 1, tak? Bo to jest współczynnik A. Współczynnik B będzie równy 2, bo to jest współczynnik B. I to jest współczynnik C. Uwaga z tym minusem, tak? Czyli C jest równe minus 15. Czyli delta to jest b kwadrat, czyli 4. Odjąć 4 razy 1.
No i na szczycie tutaj razy minus 15, bo gdyby nie ten minus, to wyszłaby nam delta ujemna. Czyli tu nam wyjdzie 4 plus 4 razy 15, 60. O, to ładna liczba. Należało nam się 64, czyli pierwiastek z delty to jest 8. Czyli to jest, jesteśmy już prawie na samym końcu, tego zadania. I teraz x1. x1 to jest tak, minus b, czyli minus 2, minus pierwiastek z delty, czyli minus 8, na 2a, czyli na 2. Czyli mamy tutaj minus 10 na 2, czyli minus 5. No i x2 to jest to samo, tylko tu jest plus, czyli minus b, czyli minus 2, plus pierwiastek z delty i przez 2, czyli to jest 6 drugich, czyli 3. I to są nasze trzy wyniki, bo to jest równanie z trzeciego stopnia. Ono może mieć maksymalnie trzy wyniki. Nie musi mieć trzech wyników, ale na pewno więcej niż trzy nie będzie miało. Możemy sobie powiedzieć, że x należy do zbioru złożonego z minus 5, 3 i 4. I to jest nasz wynik. To jest równanie. Czyli jeszcze raz klucz, żeby doprowadzić do takiej postaci, zauważyć, że mam taką postać w tym wypadku nawet, że mam iloczyn i on jest równy 0. Krzysiu, jakieś pytania? Tu nic się na czacie dalej nie dzieje. Dobra, Krzyś nam nic nie krzyczy. Ja wyłączam to zdanie i chyba skończymy przed... Będzie poniżej 2 godzin. No to dobrze. Posłuchajcie, nierówność. Tutaj w tej nierówności to, co, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest nierówność drugiego stopnia. Na to trzeba zwrócić uwagę, to to, że nie mogę obu stron podzielić przez ten nawias. Nie mogę podzielić obu stron przez ten nawias, bo ten nawias może przyjąć wartości dodatnie, jak i ujemne. Tak? Na przykład, jeżeli x jest równe 0, to to jest liczbą ujemną. A jeżeli x jest równe 100, to to jest liczbą dodatnią. Czyli to w zależności od x jest dodatnie lub ujemne. Można oczywiście rozpatrzyć przypadki, napisać x minus 1 druga dodatnie i wtedy podzielić. I drugi przypadek, x minus 1 druga ujemne i wtedy podzielić. No to można też inaczej. Drugą metodą, którą ktoś może wymyślić, to jest no, uproszczenie tego wszystkiego. Wymnóżmy to wszystko, przerzućmy wszystko na jedną stronę, napiszmy deltę, rozwiążmy to. I to jest, mam nadzieję, sposób, w którym wszyscy by sobie poradzili. Natomiast ja bym chciała pokazać coś innego. Posłuchajcie, jeżeli gdziekolwiek was korci, jeżeli tu mamy te dwa takie same nawiasy, nas korci, żeby przez to podzielić. I nie możemy dzielić, bo to jest niewiadomo, więc jest problematyczne. To jest w 90% w zadaniu pomoże wyciągnięcie przed nawias. Czyli ja najpierw przyniosę wszystko na jedną stronę. To zrobię po kolei. Przeniosłam wszystko na jedną stronę. I teraz mogę wyciągnąć przed nawias nawias. Czyli to całe wyrażenie. Tak, czyli będę wyciągała x minus 1 druga. I to będzie stało przed nawiasem. Teraz trzeba dobrze tylko zidentyfikować, co zostaje nam w nawiasie. I taki duży nawias. No i z tego wyrażenia zostaje nam trójka. I to ten nawias. Czyli 3 razy x plus 1 trzecia. Natomiast tutaj nic z tego nie zostaje, więc zostaje minus 1. Tak? Bo gdybyśmy tego nie napisali, to po wymnożeniu z powrotem nie powstało nam coś takiego, tak? Jakbym mnożyła, to bym ten nawias pomnożyła najpierw przez to, a potem przez to. Jaka jest zaleta tej metody? Taka, że od razu mam postać iloczynową. Nie muszę liczyć deltę, od razu jest postać iloczynowa. Teraz tutaj to uporządkuję, to już wymnożę. Będzie 3x plus 1 minus 1. O, bardzo przyjemnie to wyjdzie. 0 x minus 1 druga razy 3x. Mogę przez to 3 podzielić, bo to 3 nie jest ważne, to jest liczba dodatnia. I wyjdzie mi, że 0 jest większe niż x minus 1 druga razy x. I tego znowu nie wymnażam, bo jak dobrze mam nadzieję wiecie, postać iloczynowa jest najlepszą postacią. I teraz z tej postaci odczytamy sobie miejsce zerowe. To nawias się zeruje dla jednej drugiej. A to się zeruje dla x równego 0. Mogę narysować sobie parabolę. Teraz chwila, żeby się zastanowić, czy parabola będzie uśmiechnięta, czy nie.
to jest postać iloczynna prawdziwa, bo to będzie x minus jedna droga. Ważne, że to nie jest jedna druga minus x, bo wtedy mogą nam powstać błąd. Współczynnik a jest równy 1, więc tutaj parabola będzie do góry szła. I mamy dwa miejsca zerowe. 0 i jedną drugą. No i teraz pytanie jest, kiedy dla jakich argumentów, czy dla jakich x-ów wartości są mniejsze niż 0, tak? Bo wynik tego działania, czyli wartość takiej funkcji musi być mniejsza niż 0. To mniejsze niż 0 mamy tutaj, tak? Tu mamy wartości mniejsze niż 0, wobec tego x należy do przedziału od 0 do jednej drugiej. Tak? Uważam, że w ten sposób jest szybciej akurat w tym przypadku, a no, na maturze czas jest ważną rzeczą. Jak zaoszczędzicie gdzieś czas, to może wam się przydać gdzieś indziej, na przykład zadając geometrii analitycznej. Natomiast, no i gdybyście nie byli pewni, jak to zrobić, to lepiej jest oczywiście wymnożyć wszystko. Warto wiedzieć, że to jest poprawne. Najważniejsza rzecz, nie skreślić tych dwóch nawiasów, bo jeżeli skreślimy te dwa nawiasy, to wyjdzie nam błędnie, dlatego że dzielimy przez liczbę, która potencjalnie może być mniejsza od zera. Posłuchajcie, to jest wszystko, co my dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy Was na kolejnego streama za tydzień. Za tydzień będzie dla mnie trochę ciekawiej, ja to wolę, natomiast nie wiem jak Wy. Za tydzień będą dowody, dowody algebraiczne, dowody geometryczne, wszelkie dowody. Zachęcamy Was bardzo, żebyście przybyli, ponieważ zadania na dowodzenie są dla licealistów trudne i to jest ten typ zadań, z którym macie problem. Natomiast często one naprawdę nie są skomplikowane. Żadne chyba nie będzie tak długiego rozwiązania, jak to zadanie z równoległobokiem, które dzisiaj pokazywałam. Mamy nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliście i że ten stream był dla Was pomocny. Zachęcamy jak zawsze do wejścia na nasz na stronę Pistacja TV, na do zaskrybowania. Nie umiem tego słowa powiedzieć. Zasubskrybować. Żebyście, zachęcamy, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Tak, więc ja się czegoś dzisiaj też nauczyłam, tak? To ja tylko dam jeszcze może chwilę tej Krzysiowi, żeby się z wami pożegnał, bo na pewno będzie chciał. Dobra, 2 metry. Tak, 2 metry się nie około są. Tak, dobrze, dobrze. Cześć, słuchajcie, dzięki, że wytrwaliście z nami do końca. Zmieściliśmy się w czasie mniejszym niż 2 godziny. Słuchajcie, w trakcie streamu pojawiały się komentarze, że niektóre zadania są za łatwe, niektóre są za trudne. Podkreślę to, że zależy nam na tym, aby robić zadania różnego typu i my też przygotowując te zadania patrzymy na arkusze egzaminacyjne, patrzymy co się dzieje. O, słuchajcie, są pytania na czacie. Tak, to poczekaj chwilę, garść informacji. Na Facebooku Pistacji otrzymacie informacje na temat kolejnych streamów z przypomnieniem. I to chyba by było na tyle. Dobra, nie będę wam przedłużał. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że Zosia mnie tutaj dała mi możliwość pożegnania się. Puszczam już Zosię i ona odpowie na pytania. Tak, to jest bardzo istotne. Bo to się pojawiło pytanie do tego sposobu rozwiązywania. Ważne uważam pytanie. Ale Krzysiu. Teraz tak, widać moją twarz, a nie widać. Ja będę teraz eksperymentowała, posłuchajcie, bo nigdy tego nie robiłam. Nie, muszę włączyć ekran. Tak, przepraszam, no, słuchajcie, Krzysiu przygotowywał, więc on wie, co tu kliknąć. Proszę.
Tak, ale próbowałam to sprytnie wyciąć i nie wyszło. Tak, pokazywałeś, ale to wiesz, to ja tam potrzebuję więcej czasu. Dobra, posłuchajcie, teraz tak, tam były dwa pytania tak naprawdę, tylko myszkę odnajdę zaraz. Czego? Okej, jest myszka. Pytanie jest takie, po pierwsze, po co dzielimy przez trzy? Można podzielić przez trzy, nie trzeba podzielić przez trzy. Naprawdę nie ma tu żadnej różnicy, czy podzielimy przez trzy, czy nie. Bo i tak porównujemy z zerem. Jedyny problem byłby, gdyby to była liczba ujemna. Natomiast co jest ważnego, to ktoś się zapytał, gdzie my tutaj rozróżniamy, czy ta parabola jest uśmiechnięta, czy smutna. Ja bym chciała na to chwilę poświęcić. Słuchajcie, ja zapiszę trochę to w innej postaci. Myślę, że to jest x minus jedna druga razy x minus 0. Tak, dopiszę tak, jakby to drugie miejsce zerowe tutaj. I co jest ważne, posłuchajcie, co jest ważne, że to jest postać iloczynowa. To jest postać iloczynowa, mamy tu x minus, więc my mamy do czynienia z postacią iloczynową. Dlatego ta parabola będzie uśmiechnięta, bo tutaj ten współczynnik jest równy 1. Natomiast to, o czym ja wspomniałam, to napiszę na czerwono, gdzieś indziej, bo to będzie taki kontrprzykład, że tak powiem. Taki trochę przykład na marginesie, niezwiązany z zadaniem. Jeżeli miałabym coś taki zapis, posłuchajcie, x, tu miałabym jedną drugą minus x razy x, czyli bardzo podobne, ale trochę inne jednak, to zobaczcie, tu jest napisane, że to jest jedna druga minus x razy x minus 0, tu mogę akurat znowu x minus 0 wpisać, ale zobaczcie, to jest co innego niż to. Tu nie mam postaci x minus coś, tylko coś minus x. Więc tutaj musiałabym zrobić w ten sposób, żebym wyciągnęła z tego nawiasu minus 1 przed nas. Miałabym minus, to był x minus 1 druga wtedy. Tak? I teraz widzimy, że to jest postać iloczynowa. Tylko w tej postaci iloczynowej tym razem to jest współczynnik a, czyli a jest równe minus 1. Czyli parabola jest smutna. Czyli wtedy byśmy mieli od zera do, tu byłaby jedna druga, natomiast naszym rozwiązaniem byłoby to i to. Czyli tutaj rozwiązaniem byłoby, że x należy od minus nieskończoności do zera, suma od zera do plus nieskończoności, od jednej drugiej. Do plus nieskończoności. Dobra. Mam nadzieję, że to rozwiła te wątpliwości o współczynniku A, tak? Bo ten współczynnik A też się da odczytać z postaci iloczynowej. Trzeba tylko zwrócić uwagę, czy to na pewno jest postać iloczynowa, a nie coś, co ją tylko przypomina. Dobrze. Mam nadzieję, że tam się żadne nowe pytania krzyku nie pojawiły. I jeżeli nie, to rozumiem, że my się już zdążyliśmy z wami pożegnać. Zapraszamy was za tydzień. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej się sytuacja z waszą maturą wyjaśni, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. To teraz... Słuchajcie, no, na... pytania zostały udzielone, odpowiedzi. Jeszcze raz dziękujemy wam za obecność. I co? Życzymy wam razem z Zosią miłego wieczoru. Trzymajcie się.